Cześć, to ja, wasz Wojtek Pietraszek, ukochany kolo, przefajny. Dzisiaj się zabieramy za kolejną lekcję pod tytułem Ciężkie flażolety, tak to można w sumie ująć, no tak chyba w tytule napisałem. No, patrzcie co to się dzieje. Ciężkie flażolety, czyli tak to można sprecyzować, flażolety, które robimy na tych najgrubszych strunach, to są takie fajne piski. One najfajniej wychodzą od pierwszego progu, tak mniej więcej, do piątego. Wiadomo, że wszędzie można je zrobić, ale według mnie przynajmniej najfajniej wychodzą w tym zakresie progowym, ponieważ im dalej sobie pojadę tutaj wzdłuż gryfu, tym struna jakby łatwiej mi się ugina. Oczywiście to jest zależne od grubości strun, jakie mamy. Jeśli mamy na przykład bardzo grube struny, czy dosyć grube, to nawet tutaj będzie się nam idealnie co wychodziło w tych miejscach. Posłuchajcie, jak one brzmią. Nie zawsze mi wychodzi, troszkę mnie palce bolą od grania, bo wcześniej grałem. Jednak słyszycie, to jest taki fajny pisk, taki, że to są dwa czynniki, które robimy. Jeden to jest wydobycie flażoleta, tego wymuszonego czy sztucznego, jak zwał, tak zwał. To był osobny filmik odnośnie tego, nie będę się teraz mówił, wypowiadał. Chodziło głównie o zrobienie to tą częścią kciuka. To po raz wrócimy do tego, znaczy możecie wrócić, przepraszam, możecie wrócić do tamtego filmiku. Czyli tak, zrobienie flażoletu plus bending w dół strunę. Zresztą to już wszystko było widać. Taka próbka mniej więcej brzmieniowa, jak to wygląda w riffach, zastosowaniu w riffach. Jak tutaj widzicie, ja często używam tak, robię tak, że robię na przykład na trzecim progu ten flażolet, kładę trzy palce i siłą tych palców sobie strunę ciągnę. Jednym palcem troszeczkę to jest za słabo, a trzema sobie możemy zrobić sporo więcej. Problem dlatego powstaje taki, że trzeba sobie tymi palcami pomóc, ponieważ mamy tutaj to siodełko, czyli ono jakby nas blokuje przy ciągnięciu struny w dół. Jak widzicie, prawda? Struna się ugina, tutaj na dole też się ugina, aż dotąd się ugina, a tutaj jest niewzruszona. Łatwiej się wydobywa oczywiście tutaj, ponieważ tu nasz aż tak w dół schodzi. Yeah.
trochę się naprodukowałem, mam nadzieję, że to mniej więcej było widoczne. Jakby coś było nie tak, to piszcie w komentarzach. Jednak podsumowując, tylko krótkie podsumowanie. Robimy flażolet wymuszony, sztuczny, tak jak wam pokazywałem wcześniej, czyli kciukiem najlepiej tym. Najlepiej wychodzą między dwoma przetwornikami, tutaj mniej więcej w tej odległości. Zwykle tutaj nawet fajnie. Zależy od gitary i przetworników. Robimy zwykle na najgrubszych strunach. Może być na każdym progu praktycznie. Teoretycznie fajnie brzmią te tutaj od pierwszego do piątego. Podciągamy je, robimy bending w dół najlepiej trzema palcami, bo ponieważ wtedy mamy największą siłę, trzech palców. A kolejna rzecz to też oczywiście jest dobry przester, no mięsisty przester, no niekoniecznie, żeby to ma być lampowy. Najlepiej tam jakiś lampowy z jakimś dopalaczem, ale chodzi, żeby był high gainowy, żeby fajny mięsisty przester z długim dosyć sustainem, czyli tym takim ciągnięciem się dźwięku. Kochane.